panie i panowie, Micho Szafrański. Mandero, ty super mówisz po polsku w ogóle. Nie wiem, jesteś ekstra ziomeczkiem, tyle ci mogę powiedzieć. I've no idea what you're talking about, Micho, but I'm sure as the most popular blogger in the country, it was something wise. Ladies and gentlemen, put your hands together once again for Micho Szafrański. Thank you. Siemeczka, przepraszam wszystkich za problemy techniczne, one nie zostały zawinione przeze mnie, ani przez ekipę tutejszą. Wszystko po prostu jest rządzeniem losu, żeby więcej osób zdążyło wejść do sali. Także dzień dobry, witam was serdecznie. Dla tych osób, które nie wiedzą, kim ja jestem, to podpowiem, że ja się nazywam Micho Szafrański. Jeżeli cokolwiek będziecie wrzucali na Twittera, to oznaczajcie mnie, bo ja wtedy będę mógł odpowiedzieć na wasze tweety, a bardzo lubię to robić po prostu. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie coś notować, to nie radzę, bo ta preska będzie dostępna, jeszcze nie jest dostępna, ale będzie dostępna, jak skończą, to załaduję. Także te slajdy będą natychmiast dostępne pod adresem, który skrótowo brzmi zaufanie, czyli waluta przyszłości, zcwp.pl, infoshare 2018. Czy są na sali osoby, które jeszcze mnie nie znają? Widzę kilka rąk dosłownie, więc niestety muszę przejść przez tą część. Ja jestem przede wszystkim blogerem, który prowadzi blog Jak Oszczędzać Pieniądze.pl. Kto zna lub czyta mojego bloga? Ręka w górę. Wow, wow, wow. Dobrze. Oprócz tego jestem też podcasterem. Nagrywam podcast Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. I teraz pytanie, kto słucha mojego podcastu? Dobra, resztę dzisiaj przekonamy, że warto. I po trzecie jestem autorem książki Finansowy Ninja i chyba z tej książki w tej chwili jestem najbardziej znany. Książka sprzedała się w nakładzie ponad 60 tysięcy egzemplarzy. Mówię to z prawdziwą przyjemnością, bo przekroczyłem tą liczbę dokładnie wczoraj. Także jest super. I co ciekawsze, wiele osób mówi, że to, znaczy tak pyta, czy to jest ta twoja pierwsza książka? No nie, to nie jest moja pierwsza książka, bo ciekawostka polega na tym, że ja już napisałem jedną książkę o Windows 95 w roku 1995. Niektórzy z was pewnie wtedy jeszcze nie czytali. Ale ja chcę powiedzieć, że wtedy już miałem 22 lata. I porwałem się na takie coś, co w zasadzie wydawało się absurdalne, ale nikt mi po prostu nie powiedział, że 22-latkowie nie powinni pisać książek i po prostu ją napisałem. I to jest też coś, o czym będę chciał wam dzisiaj trochę szerzej opowiedzieć, czyli właśnie to przekraczanie takich naszych gdzieś tam ograniczeń wewnętrznych i udowadnianie sobie samemu, że możemy. Innym elementem udowodnienia sobie, że mogę, było to, że w wieku 39 lat porzuciłem profesję, porzuciłem moją branżę ukochaną dotychczas, branżę IT i zdecydowałem się prowadzić prostego bloga o oszczędzaniu. Co było dosyć karkołomne na początku, ponieważ byłem dyrektorem do spraw rozwoju biznesu, pracującym z bankami, z telekomami, robiącym duże deale naprawdę. A tu nagle piszę sobie o tym, jak zaoszczędzić 12 zł na prysznicu. I trochę się tego bałem, ale wyszło całkiem nieźle. Także jestem tutaj między innymi dlatego, że się udało. I w kolejnym roku otworzyłem firmę, swoją własną firmę w marcu 2013 roku, więc mija dokładnie 5 lat od momentu, kiedy ją otworzyłem. Firma, która jest intencjonalnie jednoosobowa. Mówi się na takie firmy soloprenery, osoba, która prowadzi w pojedynkę taką firmę, nie zatrudnia pracowników. I będę chciał was też dzisiaj troszeczkę tak przekonać, że ten model ma sens, że niekoniecznie trzeba swoją firmę skalować poprzez zatrudnianie kolejnych pracowników. I tą historię dotyczącą pierwszych 5 lat prowadzenia mojej własnej firmy, która polega na narzędziach internetowych, firmy, która korzysta z bloga jako platformy do dzielenia się wiedzą, opisałem w książce, która miała premierę dokładnie tydzień temu, Zaufanie, czyli waluta przyszłości. I w odróżnieniu od Finansowego Ninja tę książkę wydałem razem z wydawcą. Także mogę teraz uczciwie powiedzieć, że tę książkę znajdziecie w każdej dobrej księgarni. I to fajnie brzmi. No właśnie, ale o czym ja dzisiaj wam będę opowiadał? Tytuł poznaliście. Tak chciałem być taki uprzejmy i zapytałem Grześka Borowskiego, który jest szefem InfoShare'a. Grzegorz, powiedz mi, czy jest jakiś temat, który chciałbyś, żebym poruszył? I niestety Grzegorz odpowiedział mi na to pytanie w ten sposób. Czyli przysłał mi maila, w którym, mam nadzieję, że to jest dla was czytelne i jest czytelne prawdopodobnie. Ja jak to przeczytałem, to mówię sobie, matko boska,
Chce ze mnie jakiegoś coacha zrobić po prostu. Miałem dotychczas takie fajne prezentacje na InfoShare, gdzie dzieliłem się rzeczywiście takimi konkretami, jak tam uporządkować finanse firmowe w połączeniu z finansami osobistymi, a tu nagle coś, co ma być taką, no nie wiem, ja to interpretuję jako sesję terapeutyczną dla was w pewnym sensie, nie? Więc dla jasności od razu powiem, że dzielę się własnymi obserwacjami. To, co tu widzicie, to są moje doświadczenia. Używajcie ich na własną odpowiedzialność. Żadne zwierzęta nie ucierpiały w tym eksperymencie dotychczas. I już tak mówiąc zupełnie poważnie, wydaje mi się, że każdy z nas powinien pewnych odpowiedzi na takie kluczowe pytania w życiu poszukać samemu. I to, co ja dzisiaj chcę zrobić, to chcę wam zadać kilka pytań albo zmusić was do tego, żebyście sobie tych kilka pytań postawili. Cała prezentacja ma dosłownie 6 punktów, ale dużo slajdów. Więc pierwszy punkt brzmi, kluczowe pytanie, jak szukać swojej pasji, jak szukać swojego ja, tego, co nam w sercu gra. I ja trochę zacznę przewrotnie, bo zacznę od sytuacji, która wydaje mi się, że jest abstrakcyjna dla każdego z was, tak jak tu siedzicie na tej sali. Kto słyszał o czymś takim jak Hell Week w wojskach Navy Seals, czyli w siłach specjalnych Armii Amerykańskiej? Mówiąc w dużym uproszczeniu, ten piekielny tydzień to jest 5,5 dnia takiego bardzo hardkorowego, można powiedzieć, tortur fizycznych i psychicznych, które są przeprowadzane na rekrutach po to, żeby zweryfikować, którzy z nich naprawdę nadają się do służenia w tych elitarnych jednostkach. Ich cel jest jeden. Chodzi o to, żeby złamać tych żołnierzy. Oni wiedzą, że taki jest cel, czyli wszyscy znają reguły zabawy, tak? Ale tak naprawdę to, co się później dzieje, to przechodzi pojęcie większości z tych, którzy w tym biorą udział. Krótko mówiąc, oni są narażeni na ostre obciążenie fizyczne, ostry ból, brak snu, funkcjonowanie w warunkach braku snu, funkcjonowanie zespołowe, podczas gdy niektórzy nie potrafią w ten sposób działać albo już pod wpływem stresu nie mogą w ten sposób działać. Generalnie ekstremalny wysiłek. I teraz pytanie mam do was takie, czy wiecie, jaki procent żołnierzy, ci, którzy słyszeli o tym, przechodzi przez Hell's Week? Ilu kończy, znaczy w sensie nie poddaje się w ciągu 5,5 dnia? Strzelcie. Ktoś strzeli? 15% słyszę. 2%, 10%. No, to jest dobrze w sumie, bo 25% przechodzi. Czyli 1/4 rzeczywiście kończy ten test, przechodzi przez niego i te osoby, które przez niego przeszły, ci żołnierze, którzy przez niego przeszli, mówią, że to jest jedno z takich najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Takie doświadczenie, które pokazuje im, że oni potrafią robić 20 razy więcej, niż im się wydawało, że potrafią. Znaczy jest to tak ekstremalne obciążenie, że jak już to przejdą, to po prostu uświadamiają sobie, że są po prostu superhero, nie? Każdy z nich ma nadludzkie moce. I to doświadczenie jest często dla nich takim źródłem siły na kolejne lata, często do końca ich kariery w zawodowej armii. I analitycy armii zastanawiali się przez długi czas, oni tam siedzą, analizują, jak zwiększyć skuteczność tej rekrutacji, jak spowodować, żeby już w momencie, kiedy rekrut przychodzi, łatwiej weryfikować, czy on przejdzie przez ten Hell's Week, czy nie. I jak wam się wydaje, do jakiego wniosku doszli, jakie są wspólne cechy tych, którzy ten test kończą? Zero wspólnych cech. Zero. Robią to od lat i nie ma jeszcze takiego testu, który by pokazał, ok, tych rekrutów nie przyjmujemy, bo na 90% odpadną. Okazuje się, że piekielny tydzień zaliczają ani nie najsilniejsi, ani nie najszybsi, ani nie najwięksi, ani najbardziej inteligentni. Zaliczają ci, którzy mają największą wewnętrzną motywację. I tacy wytrawni oficerowie mówią, że to się da poznać po błysku w oku. I to jest jedyne kryterium. Nie? Czyli jak już się ten Hell's Week rozpoczyna, to oni z grubsza wiedzą, kto przez niego przejdzie. No i teraz naturalne pytanie się rodzi. Skoro tak fajnie mają ci goście, którzy przejdą, to pytanie, jak budować tą wewnętrzną siłę w sobie? Jak znajdować tą motywację? Jak my to możemy wykorzystać do tego, żeby na co dzień próbować funkcjonować w podobny sposób? I dobrą odpowiedź na to pytanie daje Simon Sinek w takiej książce, która się nazywa Zaczynaj od dlaczego, po polsku tak się nazywa. I z grubsza on mówi coś takiego, że generalnie my wszyscy mamy takie trzy kręgi, on to nazywa złotymi kręgami, tak? Trzy kręgi w pewnym sensie świadomości siebie. Z jednej strony wiemy, co robimy, czyli what,
I to każdy z nas potrafi powiedzieć, co on na co dzień robi. Z drugiej strony, jak to robimy, czyli how. I z trzeciej strony, dlaczego to robimy. I się okazuje, że to odpowiedź na pytanie, dlaczego coś robimy, nie jest już taka oczywista, że mniejszość ludzi potrafi naprawdę uzasadnić, dlaczego robią to, co robią. Wiedzą, że robią, wiedzą jak, ale nie wiedzą dlaczego. No i teraz to nasze why, to nasze wewnętrzne why, to jest właśnie ta przyczyna, dla której my jesteśmy w stanie przetrwać nawet najgorsze próby, o ile tylko dobrze rozumiemy, dlaczego robienie konkretnej czynności jest warte tego wysiłku, który w to wkładamy. Czyli można trochę powiedzieć w ten sposób, że to nasze why to jest taki nasz najlepszy kompas życiowy. Że jeżeli my przez to sito tych wewnętrznych motywacji przepuszczamy różne projekty, które nam się przytrafiają, to potrafimy sami sobie odpowiedzieć, co jest warte realizacji, a co nie, pod warunkiem, że naprawdę rozumiemy, co nas motywuje. I tu jest pies pogrzebany. I teraz no, pytanie, jak się dowiedzieć, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mi ten proces zajął naprawdę lata, to znaczy ja się długo tak w jedną, w drugą stronę bujałem, zanim sobie uświadomiłem, co jest tym moim, po pierwsze, super skillem, który posiadam, a z drugiej strony, co naprawdę daje mi taką wewnętrzną radość i frajdę z tego, co robię. A pomógł mi w tym, tych sposobów oczywiście na znalezienie tego jest wielu, wielu specjalistów próbuje nam różne recepty sprzedać, a ja wam podam jeden taki sposób, który mi się sprawdził. Wam się niekoniecznie musi sprawdzić. To jest Greg Hartle. Greg to jest taki człowiek, który bardzo brutalny test na mnie przeprowadził w 2014 roku. Brałem udział w konferencji live, gdzie Greg występował jako keynote speaker. I Greg opowiadał taką historię, że pewnego poranka, to jest przedsiębiorca bodajże kanadyjski, on w tej chwili żyje w Stanach, i pewnego poranka obudził się w kałuży krwi. I okazało się, oczywiście tam lekarze, panika i tak dalej, okazało się, że ma bardzo rzadki problem z nerkami. Toksyny zatruwają jego organizm, co powoduje różne dziwne reakcje tego organizmu. I że jedynym panaceum na to jest przeszczep nerki. Jeżeli on tej nerki nie dostanie, to po prostu czeka go śmierć, bo jakby nie da się tego problemu rozwiązać farmakologicznie. Można tylko próbować przedłużyć życie. No i naprawdę miał farta, bo się okazało, że jego mama pożyczyła mu, chciałem powiedzieć, przekazała mu swoją nerkę. Tylko problem polegał na tym, że w ciągu pół roku okazało się, że ona nie pracuje poprawnie, generalnie przeszczep został odrzucony. I Greg jako osoba, która przyjęła już jeden przeszczep, który został odrzucony, w zasadzie trafił na taką listę: nigdy więcej mu nie dajmy kolejnej nerki, bo to będzie zmarnowane. Nie? Więc jedyne rozwiązanie, które on ma, to czekać na śmierć, licząc na to, że w międzyczasie zostanie wynaleziona metoda, jak mu farmakologicznie przedłużyć życie do momentu, w którym rzeczywiście ta metoda będzie mogła zadziałać w jego przypadku. I Greg pokazał nam slajd, na którym był widoczny zegar jego życia. To jest mega traumatyczne, jak widzicie gościa, który sprawia wrażenie, że jest zdrowy, i on wam pokazuje, ja tak naprawdę będę żył do lutego 2015 roku. Jakby taka jest diagnoza. No może się uda, że nie, że dłużej, ale generalnie musiałem swoje życie kompletnie przewartościować i kompletnie przebudować, bo wiem, ile miesięcy mi zostało. I jeżeli wiecie, ile miesięcy wam zostało, to się nagle okazuje, że wiele rzeczy, które uważaliście za ważne, nie wiem, wyskoczenie tam na squasha, pójście na siłownię, czy w ogóle pobieganie, czy cokolwiek innego, okazuje się nieistotne z tej perspektywy. Jakby doskonale potraficie swój czas zagospodarować. I Greg zaproponował takie ćwiczenie, które mi się u mnie super zadziałało. Uspokoję was od razu, że Greg nadal żyje. To znaczy jest okej, oczywiście stan jego zdrowia jest taki sobie, ale żyje i czeka na rozwiązanie. Greg mówi, weź cztery kartki papieru. Na pierwszej kartce napisz sobie wszystko, co chciałbyś zrealizować, wszystkie rzeczy, marzenia, wszystko, co chciałbyś zrealizować do końca swojego życia. Też takie rzeczy, które być może kiedyś ci chodziły po głowie, ale otoczenie ci już mówiło, że to nie warto tego realizować, gdzieś tam ci tych marzeń pozbawiło, ale ty czujesz, że ci się to kołacze gdzieś tam w serduchu ci też gra. Istotne jest to, że tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Ja sobie napisałem tutaj do 22 maja 2058 roku, to jest 40 lat od dzisiaj, bo zakładam, że jeszcze tyle z grubsza będę żył. Czyli zakładam, że już jestem po połowie. To jest pierwsza kartka. Ale jak to już macie wypisane, to druga kartka. 10 lat. I z tej pierwszej kartki przepisujemy te rzeczy, które uważamy, że
chcielibyśmy zrobić w pierwszej kolejności, jeżeli zostanie nam 10 lat życia. To jest konkretnie do 2028 roku, jeżeli ktoś potrafi dobrze liczyć. Tu już oczywiście jest potrzebny pewien namysł, zapytanie siebie rzeczywiście o motywację, zweryfikowanie każdego z tych punktów, przefiltrowanie, czy on jest naprawdę istotny, czy nie. No i możecie się domyślić, krok trzeci to jest kartka typu 2 lata, co kompletnie rujnuje wasze plany 10-letnie, tak bym powiedział. I kolejna kartka to jest rok bądź 9 miesięcy. I teraz przez chwilę spróbujcie sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyście wiedzieli, że na następny infoshare nie przyjedziecie, bo was już nie będzie. Na ile by to rzeczywiście spowodowało zmianę w sposobie waszego działania? Ilu z was uznałoby, że ta praca, którą wykonujecie, to należy ją jak najszybciej rzucić, zająć się czymś innym, nie? Więcej czasu spędzać z rodziną, cokolwiek. No, jakby te motywacje mogą być zupełnie inne. I ja jak robiłem to ćwiczenie, to uświadomiłem sobie pewien taki paradoks, że my mamy dosyć naturalną skłonność do przeceniania ilości rzeczy, którą potrafimy zrobić w ciągu jednego roku. Jak siadam do planów rocznych, to po prostu wymyślam, ile ja to projektów przeprowadzę. Oczywiście nigdy mi się nie udaje. A z kolei absolutnie nie doceniamy tego, jak dużo można zrobić systematycznością w okresie 10 lat. Jeżeli ja patrzę na siebie, to słuchajcie, żebym nie wiem, jak zamodelował sobie swoje życie 5 lat temu, to nie byłoby w moich planach tego, że będę w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. I to jest pewien paradoks. No i teraz kolejne pytanie, które chcę wam postawić. Nie będę dawał odpowiedzi, ja dzisiaj stawiam tylko pytania. Czy warto nabijać sobie guzy? Jeżeli warto sobie nabijać, uznajemy, że warto popełniać jakieś błędy, wpadać w dziury, to dlaczego warto to robić? Dlaczego mamy ryzykować i wystawiać się na to, że potencjalnie coś negatywnego nas dotknie, jakaś porażka nas spotka? I odpowiedź jest bardzo prosta. No nieszczególnie mamy wybór niestety. Bo jeżeli aspirujemy do czegoś, do bycia specjalistami w danej dziedzinie, do bycia specjalistami w zakresie gotowania w domu na przykład, to niestety musimy poświęcić na to czas i trochę błędów popełnić. Nie da się wskoczyć na poziom taki, do jakiego aspirujemy od razu. I to jest smutna wiadomość dla tych, którzy żyją w dzisiejszym świecie, który jest taki szybki, natychmiastowy instant. My często jesteśmy niecierpliwi, zachowujemy się tak, jakbyśmy uważali, że to jest możliwe, a to po prostu jest niemożliwe. To zbieranie doświadczeń, uczenie się na błędach, pewna cierpliwość, to jest coś, co jest niezbędne do tego, żeby wskoczyć te kilka poziomów wyżej. Fajny slajd ostatnio w sieci znalazłem, więc wam go pokażę. To jest historia wartości netto Warrena Buffetta, pewnie wszystkim znanego, świetnego inwestora. Jednego z najlepszych na świecie. I jeżeli spojrzymy na to, jak Warren Buffett był wyceniany w wieku 44 lat, to jego majątek był wyceniany na 19 milionów dolarów. Tak? I dopiero kolejne 40 lat spowodowało, że jego fortuna urosła do 60 miliardów dolarów. 60 miliardów dolarów. A z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na jego doświadczenia inwestycyjne, on inwestował od bardzo młodego wieku, to zobaczcie, przez pierwsze 40 lat inwestowania on nie miał jakichś spektakularnych sukcesów. To jest ten czas z jednej strony zbierania doświadczeń, z drugiej strony testowania pewnej strategii, którą on się poruszał i ta strategia dała mu efekty, ale tylko w długim terminie. To jest prawdziwa cierpliwość. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żebym był w stanie być inwestorem, który inwestuje w horyzoncie 50-letnim. Z takim założeniem, że dopiero wtedy będą prawdziwe frukty. Ja lubię porównywać to zbieranie tych naszych życiowych doświadczeń do pewnej trampoliny, do tego, że my skaczemy z coraz mniejszych trampolin, na których nabywamy doświadczenia, uczymy się, nabywamy umiejętności, na coraz większe. Jak te nasze umiejętności rosną, to możemy realizować coraz większe projekty. Jak mamy już referencje dotyczące współpracy z klientami, którzy wymagają takich referencji, to możemy realizować jeszcze fajniejsze projekty. I tak samo jest trochę z poszukiwaniem tego naszego why, bo wiele osób po prostu nie wie, dlaczego robi to, co robi. I teraz pokażę wam drogę pewnej osoby. Czy ktoś zna tego pana? Kto to jest? Michał Sadowski.
Świetny prelegent, w zeszłym roku przedstawiony jako Michał Szafrański, na tej konferencji zapunktował, zebrał bardzo dużo punktów. Jak widzicie tutaj logo na koszulce Michała, Michał pracował w Pizza Hut. Ja do dzisiaj się zastanawiam, ile z tych doświadczeń w zakresie jakości obsługi klienta płynie ze wcześniejszych doświadczeń z jego życia. To, że Michał potrafi was po prostu natychmiast skomentować to, co piszecie, i natychmiast udzielić pomocy. Po drodze miał taki serwis patch.pl, który sprzedał, i to dopiero pozwoliło mu zbudować brand 24, w którym dla jasności też nie uniknął wielu błędów. Sam się przyznawał w podcaście niedawno, że był gotowy oddać tą firmę za darmo dowolnemu inwestorowi, tylko po to, żeby firma przetrwała. Czyli przepalił pieniądze, które miał na rozruch firmy. I jest też inny przykład. Michała Śliwińskiego, który tutaj dzisiaj rano występował. I tak jak na przykład Brand24 musiał pozyskiwać pieniądze od zewnętrznych inwestorów w pewnym momencie. Oczywiście dzisiaj można koloryzować i mówić, że to była taka historia, że tak planowali, tak miało być, nie? Ale Michał Śliwiński z Nozbi, nieprzypadkowo mówimy tutaj o Michałach, to jest świetne imię, poszedł zupełnie inną drogą. To był chłopak, który stworzył swoją firmę w wynajmowanym mieszkaniu na warszawskim Bemowie. Zaraz wam pokażę, jak jego biurko wyglądało. I po prostu finansował jej działalność z przychodów od klientów. Był tak zdesperowany, żeby rozwijać swój produkt, co było kosztowne, że nawet jego marzenie o posiadaniu komputera marki Apple ziściło się w ten sposób, że sobie przykleił jabłuszko na ThinkPada. Dzisiaj Nozbi jest firmą, która działa od 11 lat, ma klientów praktycznie na całym świecie, ponad 500 tysięcy użytkowników i 25 pracowników, którzy obsługują support w kilkunastu językach. To jest coś absolutnie niesamowitego. Wszyscy pracują w modelu No Office. Jak ten No Office wyglądał kiedyś u Michała? Wyglądał dokładnie tak. Ja się przyznam, że moje biurko, na którym ja pracuję, jest jeszcze mniejsze. Tak, czyli da się w ten sposób rozwijać globalny biznes. Takie pojęcie, które Amerykanie wprowadzają, defining moments, to są takie wydarzenia, które w jakimś stopniu stanowią dla nas kluczowe, ważne momenty w naszym życiu. Są źródłem naszej wewnętrznej siły. Te slajdy, które wam pokazałem, to jest właśnie źródło wewnętrznej siły dla chłopaków takich jak Michał Sadowski czy Michał Śliwiński. Oni dobrze wiedzą, od czego zaczynali. Oni nikomu nie są niczego winni. Jakby to, gdzie są dzisiaj, wynika z tego, co robili wcześniej. Na mnie, jak patrzycie, to jest tak, że może się wam wydawać, że mój blog to jest tam ostatnie 6 lat, w międzyczasie gdzieś tam rzuciłem etat, ale tak naprawdę to, że mój blog powstał, jest de facto skutkiem wydarzeń, które działy się w moim życiu wcześniej, pewnych doświadczeń, które zbierałem. To, że będąc w liceum wygrałem turniej breakdance'a, co jako taki chłopak, który był trochę zamknięty w sobie, no nagle spowodowało niesamowity zastrzyk do takiej pewności siebie, że nikt na mnie nie liczył, nawet ja na siebie nie liczyłem. Ja nie miałem nadziei nawet na to, że wygram, a wygrałem. Pokonałem wszystkich przeciwników. Czy że właśnie napisałem książkę w wieku 22 lat. Czy że wziąłem ślub z zarąbistą żoną Gabi. Czy że mamy dwójkę wspaniałych dzieci. I w końcu nawet takie słabe wydarzenia w moim życiu są dla mnie źródłem wewnętrznej siły. To, że miałem dosyć traumatyczny wypadek, po którym moja psychika rozsypała się autentycznie na parę lat. Ja wam ten przypadek przybliżę. Mówiłem o tym parę lat temu na InfoShare, więc tylko króciutko. Ostro jeździłem na snowboardzie, fajnie się skakało do czasu, kiedy w nogach nie chrupnęło. Złamałem dwie nogi równocześnie na stoku Pilska. Do dzisiaj nie byłem już na stoku Pilska od tamtego momentu. I lekarze powiedzieli: Michał, nie wiadomo, czy będziesz chodził, a o bieganiu to możesz w ogóle zapomnieć. Bo ja sobie postawiłem takie absurdalne marzenie wtedy. Powiedziałem sobie: jeszcze wam udowodnię, że przebiegnę maraton. Sobie udowodnię i wam udowodnię. Wszystkim lekarzom, którzy mówią, że nie wiadomo, co z tobą będzie. Pół roku rehabilitacji. Za każdym razem pytałem rehabilitantkę, to kiedy będę mógł biegać? Kiedy będę mógł biegać? Śmiała się pod nosem oczywiście, nie? Ale z blachami w nogach przebiegłem Nike Human Race'a. Po 9 miesiącach od wypadku. Później próbowałem przebiec maraton, ale mi się nie udało. I znowu w taką czarną dziurę, można powiedzieć, wpadłem. I w momencie, w którym zacząłem myśleć o otworzeniu mojego bloga, trafiłem na Pata Flynna, na osobę, która jest dla mnie dużą inspiracją, amerykański bloger prowadzący blog Smart Passive Income. Jak mówimy Smart Passive Income, to mi się szczególnie podoba to, co tam widać w rogu slajdu. Nie? To są zarobki Pata z jednego miesiąca, 100 kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Jak ja pierwszy raz wszedłem na tą stronę,
było 50 tysięcy dolarów miesięcznie. I mówię sobie, wow, to w internecie można zarabiać pieniądze prowadząc darmowego bloga? To jest coś poza moim pojęciem w ogóle. Nie wiem, jak on tego dokonuje. Chciałem wiedzieć, jak on tego dokonuje. Pat nagrywał podcasty, a ja nie miałem czasu, żeby słuchać podcasty. Więc pomyślałem sobie, że połączę słuchanie podcastów z bieganiem i może w końcu przygotuję się po raz kolejny do tego maratonu i może w końcu uda mi się go przebiec. I się udało. W 2012 roku, dosłownie dwa miesiące po uruchomieniu mojego bloga, przebiegłem maraton. Jak widzicie, mam słuchawki w uszach, słucham Pata. Wbiegłem na metę maratonu ze specjalnym podziękowaniem dla ważnych dla mnie osób, w szczególności dla Pata Flynna. Za to, że pomógł mi przygotować się do czegoś, co jeszcze parę lat temu wydawało się totalnie nieosiągalne. Co więcej, Pat później opisał tą moją historię na swoim blogu, bo napisałem do niego dosyć duży, obszerny list, w którym tłumaczyłem mu, dlaczego tak ważne jest dla mnie to, co on dla mnie robi, chociaż on nie ma zielonego pojęcia o tym, że to dla mnie robi. Oczywiście jak opublikował ten wpis, to oczywiście znowu 50 punktów do samozadowolenia i takiego poczucia wewnętrznej satysfakcji. Skoro nawet amerykański bloger docenia to, co ja mu wysłałem, to chyba nie jest tak źle. Można kontynuować to, co robię. No i teraz kolejne pytanie, które chcę wam zadać. Co naprawdę chcecie robić? Co ja chcę robić? To jest takie pytanie, które warto sobie zadawać. I tu też będzie bardzo proste ćwiczenie. Poproszę was o rozruszanie się, czyli podnoszenie rąk. Zadam takie pytanie. Kto pracowałby, gdyby nie musiał zarabiać, gdyby pieniądze wyeliminować w ogóle jako kryterium tego, dlaczego chodzicie do roboty? Kto by pracował wtedy? Super, czyli jest bardzo dużo osób, które pracę traktują jako istotną część swojego życia. To teraz drugie pytanie. Kto wtedy z tych osób, które podniosły rękę, wykonywałby dokładnie taką samą pracę, jaką wykonuje w tej chwili? Mniej osób, mniej. Czyli część z was prawdopodobnie jest w tej grupie, która opuściła ręce, to ja was zapytam, jaką pracę chcielibyście wykonywać, gdybyście nie musieli zarabiać? I to jest pytanie, nie oczekuję odpowiedzi. Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja z tym pytaniem teraz się zderzyłem, kiedy rzeczywiście doszedłem do momentu, w którym już nie muszę zarabiać. Znaczy, w teorii mam takie oszczędności, które pozwalają mi żyć do końca życia bez zarabiania. No i pojawia się pytanie. Naturalna odpowiedź jest, oczywiście jak kiedyś mnie ktoś pytał, co byś zrobił, jakbyś wygrał w lotto? Co odpowiadałem? Stary, dobra fura i do końca życia nie pracuję. Jeżdżę tą furą do końca życia. Nie? Ale jak tak naprawdę zacząłem sobie zadawać to pytanie, to sobie uświadomiłem, że ja mam jedno bardzo istotne kryterium samooceny, które wpływa na to, czy ja mogę pracować, czy nie. Ja chcę, żeby to, co robię, było użyteczne dla innych. To jest to moje why. I niestety nie da się tego pogodzić. To znaczy, jeżeli ja nie będę pracował, to nie będę robił rzeczy użytecznych dla innych. Czyli muszę pracować, tylko muszę wykonywać taką pracę, która rzeczywiście pozwala ten cel wewnętrzny osiągnąć. I teraz, jak się dobrze nad tym zastanawiałem, nad odpowiedzią na to pytanie, to sobie uświadomiłem, że tak naprawdę wszystko, co robię, cała moja działalność biznesowa, to nie jest to, że ja chcę moją firmę rozdmuchać do niebotycznych poziomów. Ja traktuję firmę jako narzędzie do osiągania tego celu, do spełniania kryterium użyteczności. Firma nie jest celem samym w sobie. I jeszcze taka jedna refleksja, oczywiście, że lepiej ponieść klęskę robiąc to, co się kocha, niż ponieść ją robiąc to, czego się nienawidzi. Zerżnąłem skądś, nie wiem skąd zerżnąłem ten cytat, więc nie podaję autora, ale skoro praca jest de facto 1/3 naszego życia, jeżeli mówimy o czasie, który na nią przeznaczamy, to chyba zdecydowanie lepiej robić coś, co ma sens. Coś, co z waszej perspektywy ma sens. No i teraz pytanie, z którym ja się musiałem naprawdę bardzo mocno zderzyć, to jest, czy ja muszę mieć dużą firmę. Bo uświadomiłem sobie, że jako pracownik etatowy, no oczywiście nie jestem w stanie zmaksymalizować w taki sposób pracy etatowej i przychodów z pracy etatowej, żeby zarobić wystarczająco dużo, żeby pójść na wcześniejszą emeryturę. A już widziałem, że w pracy się męczę, że to jak już do 40 dobiłem, to już nie ta kondycja, co tam jak miałem 25 lat, nie mogłem zasuwać na okrągło i wszystko mi się wydawało, że idzie super. I świat zewnętrzny trochę nam wmawia, że jedyny słuszny scenariusz budowy biznesu, budowy firm, to jest wzrost. Że my jako przedsiębiorcy to musimy się skalować, że musimy zatrudniać ludzi, że musimy wynajmować biura. No Michał dzisiaj Śliwiński udowadniał, że biura nie musicie mieć, ale że generalnie musimy jakby tworzyć tą otoczkę, zwiększać te wszystkie nasze koszty stałe, a tak naprawdę to nie jest jedyny scenariusz. Można mieć firmę, która jest intencjonalnie mała,
chce taką pozostać, jednocześnie pozwala świetnie żyć jej właścicielowi. Ja wam dzisiaj chcę powiedzieć, że to jest okej. Znaczy, że jeżeli macie taki pomysł na własny biznes, to nie musicie słuchać innych. Uznajcie, posłuchajcie Szafrańskiego, że to jest okej. To jest okej. Firma może wam służyć do tego, żeby zapewnić wam spokój ducha po prostu, a niekoniecznie generować kolejne problemy. Ja się tego nauczyłem czytając mądre książki. I mówię zupełnie poważnie. Jedną z książek, którą czytałem, był Niskobudżetowy Startup Chrisa Gilbo. I rzeczywiście ta książka pomogła mi uwierzyć, zobaczyć scenariusze przedsiębiorców, którzy chcą intencjonalnie być mali, nie chcą rosnąć. I to, co było fajne, w 2014 roku spotkałem też Chrisa Gilbo. I miałem takie podejście z takim namaszczeniem, powiem wam, z takim namaszczeniem, jak tu niektórzy do mnie podchodzą, nie? Cześć, Michał. Ręce się trzęsą. I ja tak podchodziłem do Chrisa i się okazało, że nie, no to jest normalny człowiek, taki jak ja, ma takie same emocje, tak samo funkcjonuje, jest otwarty, ciepły, chętnie doradzi, patrzy ci prosto w oczy, jak rozmawiasz z nim. No, fajny gość po prostu. To nie jest tak, że ci autorzy bestsellerów to są nagle jacyś inni ludzie. Niektórzy pewnie tak, ale sporo ludzi jest takich całkiem normalnych, takich jak my wokół nas. I to był kolejny przełomowy moment w moim życiu, już w życiu blogowym, bo Chris powiedział mi, ja do niego uderzyłem z masą wątpliwości. On też ma bloga, on organizuje dużą konferencję World Domination Summit w Stanach dla takich osób kreatywnych. I na moje wątpliwości Chris tak popatrzył na mnie i tak powiedział, Michał, ty rób swoje, ty dobrze wiesz, co masz robić. To nie jest tak, że ja ci tutaj jakieś rozwiązanie dam. No i to niby oczywiste, nie? Ale jakby musiałem to usłyszeć od autora bestsellerów, żeby rzeczywiście w to uwierzyć. No to zacząłem robić swoje. Ja wam lubię pokazywać na InfoShare wyniki mojej firmy. Cierpliwość. Mówiłem wam o cierpliwości. To jest pierwszy rok działania mojej firmy. Pierwsze 9 miesięcy. 2013 rok. 55 tysięcy przychodów, 45 tysięcy kosztów. Początki nie były łatwe. Ale pokażę wam, co się wydarzyło dalej. I co roku dobudowuję kolejne słupki tutaj. 2017 rok, uczciwie mówię, był najgorszym rokiem w mojej historii blogowej. Byłem zmęczony po finansowym ninja. Pisanie mi nie szło, ogólnie mało pisałem, mało tworzyłem. Nie byłem zadowolony z mojej pracy. Musiałem się pogodzić z taką klęską dużego sukcesu, tak bym powiedział. Dużego urodzaju finansowego ninja. Musiałem się pogodzić z tym, że być może kolejne rzeczy, które będę wykonywał, nie będą tak genialne jak finansowy ninja. I dopiero jak się z tym pogodziłem, to troszeczkę się ogarnąłem, na tyle się ogarnąłem, że napisałem kolejną książkę, ale o tym za chwilę. To, co chcę wam powiedzieć, jakkolwiek wysokie by te słupki nie były, to też chcę powiedzieć, że pieniądze nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie. Uważam, że pieniądze są pochodną dobrze wykonywanej pracy, takim przyjemnym skutkiem ubocznym. I jeżeli my się nie fiksujemy na pieniądzach, tylko na pracy, którą rzeczywiście mamy do wykonania, płynącej z naszego why, z naszego serducha, to ja głęboko wierzę, że jeżeli dobrej jakości pracę dostarczamy potrzebną innym, to znajdą się osoby, które będą nam chciały za to zapłacić. Ja jestem chodzącym dowodem, że tak jest. Jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście myśląc o własnej firmie, gdzieś sobie głęboko zakodowali, albo głęboko dobrze na nią odpowiedzieli, to jest, kiedy powiedzieć, że wam już wystarczy. Kiedy jest ten enough amerykański? Ile musicie mieć, albo czego musicie dokonać, żebyście uznali, że nie ma sensu zasuwać tak, jak zasuwaliście dotychczas? I to jest ważne pytanie, bo ja mam wrażenie, że niektórzy uciekają z etatu do swojej firmy, bo nie chcą być osobami, które już tak dużo pracują, a później we własnej firmie zapracowują się dosłownie na śmierć. I ja stworzyłem sobie taką pewną listę zasad, które powodują, że już uznaję, że jest enough. Nazywam to kontraktem z samym sobą. Ci, którzy czytali Finansowego Ninja, wiedzą, że coś takiego istnieje. W biznesie też mam takie zasady. Punkt pierwszy, wystarczy mi 200 tysięcy złotych dochodu rocznie. Ja nie muszę mieć więcej. Wszystko powyżej jest bonusem. I powiem wam, że bardzo fajnie jest, jak możecie w pierwszych miesiącach roku uznać, że to już. Czyli już nie musicie pracować zarobkowo, już możecie robić tylko to, co naprawdę chcecie robić ze względu na to, czy ktoś wam zapłaci, czy nie. Kolejna rzecz. Lubię występować na konferencjach, ale one mnie angażują emocjonalnie, fatalnie. Wiecie, czasami nie działa notebook, czasami nie działa ekran, no różne rzeczy się dzieją. Człowiek się denerwuje, nie? Dlatego powiedziałem sobie 3 konferencje rocznie, to jest maksimum. 0 współprac komercyjnych z markami, bo mi to do szczęścia nie jest potrzebne. A już mam z czego żyć. Kolejna rzecz, 0 pracowników. Nie chcę brać sobie na głowę odpowiedzialności. Chcę mieć komfort psychiczny tego, że moją firmę mogę pojechać,
nawet nie muszę jechać, bo mogę to zrobić przez internet, mogę ją zamknąć dzisiaj, jak mi przyjdzie taki kaprys do głowy. I to jest mój punkt widzenia. Nie trzeba się ze mną zgadzać dla jasności. 100% podwykonawców business to business, czyli B2B, pracuje z osobami, które są profesjonalistami w obszarach, którymi się zajmują. Jednocześnie co najmniej miesiąc odpoczynku po dużym projekcie. Enough is enough w dużym uproszczeniu. Czy ktoś wie, czyj to jest dom? Sadka. Ktoś powiedział, że to jest dom Sadka. No nie. To jest dom Warrena Buffetta. Ale ja przypuszczam, że Sadek ma droższe mieszkanie. Mówię zupełnie poważnie, bo ja mam droższe mieszkanie. Warren Buffett kupił ten dom za 31 tysięcy dolarów w 1958 roku. Uwzględniając inflację, to jest ćwierć miliona dolarów. Kurde, moje mieszkanie było droższe. I Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, na pytanie, czy przypadkiem nie chciałby się przeprowadzić do jakiegoś bardziej luksusowego domu, ten ma 5 sypialni i 2 łazienki, to jest wszystko, odpowiedział, jestem tu szczęśliwy. Przeprowadziłbym się, gdybym podejrzewał, że gdzieś indziej będę bardziej szczęśliwy. Ale jestem tu szczęśliwy. Enough is enough. I teraz zobaczcie, to jest postawa gościa, który może mieć wszystko, ale on doskonale rozumie, gdzie jest szczęście. Jego biznes go rajcuje, rajcuje inwestowanie. Punkt piąty, jak radzę sobie z przeciwnościami, z trudnościami. Myślę, że w takich kluczowych chwilach w życiu najważniejsza jest właśnie ta umiejętność powracania do tych doświadczeń, które są dla nas źródłem siły. I jeden slajd wam pokażę, to będzie w materiałach. Po jednej stronie mamy to, co jest słabe, to, co się przytrafia. Hejt w moim przypadku, od czasu do czasu uleganie presji innych, chwile słabości. A z drugiej strony mamy to, co jest właśnie tym ośrodkiem naszej siły, z czego my czerpiemy siłę do pokonywania przeciwności. Wsparcie bliskich, wiara, te doświadczenia życiowe, na których możemy budować pewność siebie, poczucie własnej wartości. I tak naprawdę każdy z nas w różnych momentach ma ten swój Hell Week, piekielny tydzień. Ja miałem go w 2013 roku, na początku roku, kiedy opublikowałem artykuł o tym, jak zamierzam zarabiać na wynajmie. I się posypało. Tam prawie 500 komentarzy jest, dlaczego ja jestem głupi, dlaczego ta metoda się nie sprawdzi. Niektórzy czytelnicy, większość czytelników brała mnie w obronę, ale było też część takich osób, które po prostu suche nitki na mnie nie zostawiały. I powiem wam, że trzeba być naprawdę bardzo mocną, silną psychicznie jednostką, żeby w takich tematach, w których sami mamy pewne wątpliwości, nie ulec tej presji otoczenia zewnętrznego. Bo są ludzie, którzy będą chcieli nam udowodnić, że to oni mają rację. I mi wtedy pomogło to, że nagle się okazało, że Pat Flynn opowiada o mnie na konferencji w Stanach Zjednoczonych. To zdjęcie przysłał mi Cliff Ravenscraft, podcaster amerykański, który pokazał mi, że rzeczywiście jest tak, że to, co ja raz zakomunikowałem, głupi jeden e-mail. Po prostu co chwila powraca jakimś fajnym bumerangiem i to w takich momentach, w których ja tego naprawdę potrzebuję. To jest szósty punkt, z którym bym was chciał zostawić. Ostatni dzisiaj, że to dobro naprawdę powraca i warto w to wierzyć, warto z tego uczynić swoją strategię działania. Warto budować też takie dobre, uczciwe relacje z innymi. Pokażę wam przykład jednej takiej relacji. Nie byłoby książki Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, gdyby nie to, że Ania z wydawnictwa mojego, które wydało tą książkę, napisała do mnie i powiedziała, Michał, kupiłam licencję, wydaję książkę Pata Flynna, Will It Fly w Polsce, może chciałbyś objąć tą książkę patronatem? Ja mówię, wow, chcę Patowi pomóc. On pomógł mi, ja chcę pomóc jemu, pomogę mu wydać tą książkę w Polsce. Mówię sobie, fajnie, przygotuję mały dodatek dla czytelników mojego bloga, bezpłatny PDF, w którym opiszę case study mojego bloga jako dodatek do tej książki. Zacząłem pisać i się okazało, że to nie jest mały dodatek, to jest ponad 400 stron. Więc mówię do Anki, Aniu, to może wydamy to razem. No to łzy szczęścia niemalże, nie? W międzyczasie dowiedziałem się, że Pat przyjedzie do Europy i po raz pierwszy od 5 lat spotkaliśmy się z Patem w Londynie. Po 5 latach autentycznie wymieniania maili. Ja byłem znowu trochę zaaferowany tym wszystkim. Bałem się, czy Pat naprawdę w rzeczywistości jest taki, jakim go znałem przez internet. I chcę, żeby on sam wam opowiedział tą historię, bo on to umieszczał w swoim vlogu. I teraz wam puszczę film, w którym opowiada tą historię, którą ja wam pokazałem ze swojej strony.
I had a very emotional moment at the end of my presentation, which I think everybody in the audience felt too. Here's the story. In 2012, I received an email from a person who I didn't realize would have such an impact on my life like I had on his. You see, this man, Michal, from Poland, he was an extreme sports guy, and in 2010, he suffered a terrible accident, breaking both of his legs, and actually in his email, he showed me the two x-rays of his broken legs. And he said at the time of his lowest state in his life, through depression, through suffering, he was able to discover my podcast. And through that, he was able to get inspiration because on many of my podcasts, I try to inspire people, I try to motivate people. And on one particular episode, I talked about goal setting. And when I talk about goal setting every time, I talk about setting almost impossible goals, goals that almost seem impossible to achieve at the time that you're setting those goals. So for Michal, he decided with two broken legs to set off to run a full marathon within a year. He has two broken legs and he's gonna run a marathon. Like, wow. So he trained every day, and he's telling me in this email that he listened to me every single day. And by the way, I'm not a physical trainer. I don't train people with fitness, but he said that I was his coach and mentor every single day. And by the end of this email, I look at this image, and it's Michal crossing the finish line at the Warsaw 26.2 mile full marathon in Poland, holding up this banner. And I didn't know what this banner said. It was in Polish, so he translated it for me in the email. And it said, "Thank you to God. Thank you to his wife and his kids, and thank you, Pat Flynn." Now, I've told this story many times before, but what I revealed here at Youpreneur Summit was the fact that this email came weeks before I gave up on my podcast because I just wasn't feeling it. I didn't know who was on the other end. I didn't feel like anybody was getting anything out of it. So to get this email right before I quit was almost like divine intervention, really. And by his example of not giving up and pushing forward and even reaching higher than quite possibly he could at that moment, inspired me to keep going with my podcast, and I'm so glad I did. That's why I'm really, really thankful for Michal, and we've been exchanging emails for the last 5 years. Well, I was very fortunate that at the Youpreneur Summit in London, this was the first time that I had ever met him in person after 5 years of email exchanges. And so I ended up bringing him on stage. After 5 years of going back and forth with Michal via email, this was the first time at this event that I ever got to meet him in person. So Michal. Says my name on it right there. And it's very special. So, Michal, if you're watching this, which I know you are, thank you for this. All right, a lot of feels. Skrócę wam, bo to jest długa historia, nie? Ale to, co chcę powiedzieć, Pat w tym filmie powiedział, że skubany przyznał się do tego dopiero po 5 latach, że mój mail przyszedł do niego w momencie, w którym on był zdecydowany porzucić nagrywanie swojego podcastu. Bo nie miał feedbacku zwrotnego, na blogu świetnie zarabiał, podcastu nie monetyzował jeszcze w tamtym czasie, nie miał przekonania, że to podcast komukolwiek służy. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas, każdy, ma chwilę zwątpienia i potrzebuje wsparcia innych i to dobre słowo, ten jeden gest, że komuś wyślecie maila, że kogoś poklepiecie po plecach w pracy, może mieć kolosalne znaczenie dla tej osoby. I może być tak, że nigdy się o tym nie przekonacie, że miało kolosalne znaczenie. Ale dlatego uważam, że dobro po prostu warto rozdawać. I teraz wam powiem jedną rzecz. Pokażę wam następny slajd, tam będzie książka Pata, tam będzie moja książka, ale jest. Tyle nam brakuje, dosłownie tyle, żeby Pat w przyszłym roku wystąpił na InfoShare. Więc moja prośba jest taka, cyknijcie fotę, wrzućcie na Twittera,
oznaczcie Pata i dajcie hashtag Come to Poland. Jestem przekonany, że on wystąpi na tej scenie w przyszłym roku. Także śmiało, książka Pata debiutowała dokładnie z moją książką. Książkę tłumaczenie na język polski gotowi na start. Will it fly po angielsku. Dam wam sekundę i jadę dalej po prostu. Trzy przemyślenia na koniec, bo już przekroczyłem czas o 3 minuty i 7 sekund. A ja jestem skrupulatny. Pierwsze, jest okej być innym od większości. Naprawdę, warto w to wierzyć. Nie musicie podążać za stadem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Po prostu róbcie swoje, słuchajcie siebie, szukajcie tego swojego why. Jest też okej mieć gorszy czas, bo jesteśmy tylko ludźmi, ulegamy emocjom. I trzeba przez to przechodzić, bo te gorsze momenty, one też budują ten nasz bagaż doświadczeń. I na tym być może, na tym, że wyszliśmy z tych gorszych momentów, to będzie źródłem naszej siły na przyszłość. I też chcę wam powiedzieć, że każdy projekt rozpoczyna się od czegoś małego. Każdy projekt, taki blok jak mój, przedsięwzięcia, które są w waszych głowach, to nie jest tak, że ludzie, którzy zrobili coś wielkiego i w tej chwili, nie wiem, są podziwiani, inni uważają, że coś specjalnego dokonali. Po prostu pracowali, robili swoje i też się wozili z problemami, które ma autentycznie każdy. Także zachęcam was też do tego, żeby po prostu działać, żeby nie potęgować tych demonów, tych wątpliwości w waszych głowach, tylko odważnie próbować coś zaczynać. Czasu na pytania nie mamy. Przypominam, że preskę można pobrać spod tego adresu i bardzo mocno wam dziękuję za uczestnictwo dzisiaj, za wysłuchanie. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym podpisał książkę, czy będzie chciał zadać mi jakiekolwiek pytanie, myślę, że przez najbliższe 2-3 godzinki jestem tutaj na stoisku przy Media Eria, na stoisku wydawcy i chętnie przybiję wam piątkę i odpowiem na wszystkie pytania. Dzięki wielkie, naprawdę dzięki wielkie, że byliście. Ladies and gentlemen, hands together for Michał Szafrański. Ach, jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jeszcze jedną. 3 lata temu występowałem pierwszy raz na InfoShare i pokazałem wam slajd, na którym powiedziałem, chcę zebrać pieniądze dla pajacyka na 10 tysięcy posiłków. To jest 40 tysięcy złotych. I pokazywałem wam, że mam 1000 posiłków już ufundowanych. I zobaczcie, jak zaczynanie takich małych projektów, z których nie wiadomo, co będzie, może się posunąć do przodu. To jest wynik do końca kwietnia. Zebraliśmy już pieniądze na 76 tysięcy posiłków z czytelnikami mojego bloga, w zasadzie 77 tysięcy, ponad 300 tysięcy złotych na pajacyka przekazane od 2015 roku. Także dla was wielkie podziękowania. Dzięki, trzymajcie się.